skrywa. Tak, słucham, panie, o co chodzi? Chciałem się dowiedzieć... Wołałeś mnie? Tak, chciałem się dowiedzieć, co się... Na pewno mnie? Tak, chciałem się dowiedzieć, co się... Teraz słucham cię. Mogę skończyć? Proszę zacząć. Chciałem się dowiedzieć, co się przy bramie dzieje. A co się dzieje przy bramie? Tam są jakieś burdy, hałasy, ktoś w bramę kopie. Przy bramie są jakieś burdy, hałasy i ktoś w bramę kopie? To musi być przy bramie. Cudów nie ma. Ale spokojnie, tam jest święty Piotr, na pewno sobie poradzi, także spokojnie. Spokojnie, Polacy, nie pchajcie się, ja go znam, ja zaraz pójdę wam to załatwię, będę z nim rozmawiał, także czekajcie. Ej, gruby, bo zaraz wyskoczysz na koniec kolejki. No, ja ci dam, że w ciąży. Czekajcie, idę z nim, będę rozmawiał. O, idzie święty Piotr, się w końcu dowiemy, co tam się dzieje. Nie było ciebie tyle lat, układam sobie świat. Awe. Szalom. Co wam się dzieje? Panie, przybyli Polacy. Jak, znowu? Tak, w zasadzie można by ich nazwać już Australijczycy, bo wracają jak bumerang. A czego chcą? Tego samego, co zawsze. Są niezadowoleni ze swojej historii i mają do was żal. Ciekawe, co ja mam z tym wspólnego. Ktoś im doniósł o magicznej księdze, która zmienia przeszłość, także żądają zmian. Jak to ktoś im doniósł o księdze? Ja nic nie wiem. Zawsze ktoś musi podpierdzielić, no zawsze ktoś podpierdzieli. Taki naród, co się dziwisz? Jaki dziwisz? Nie znam kobiet. Nieistotne, skrybo, przybliżcie pokrótce historię Polaków, proszę bardzo. 966 chrzest Polski. Bardzo ładnie się zaczęło, czego chcą. Na ślub mieszka z Dobrawą, Pamela to ona nie była. Zresztą, sam wiesz. Ja tam mówiłem, żeby jej na swoje podobieństwo nie robić. Dobrze ten seksik dratewka ją tam siarą załatwił. Ta, przeciągnął ją po Wiśle, tylko problem miał. Co się stało? Nie chciała wody nabierać. Dopiero takiego głaza znaleźli, docisnęli i koło konina wypłynęła. Przecież koło konina nie ma Wisły. To właśnie wywołało ich największe zdziwienie. Czytaj dalej. 1410 wygrana bitwa z krzyżakami pod Grunwaldem. No i bardzo mi się to podoba. Jak podoba, panie, przecież ci krzyżacy to nasi byli. To myśli becki dostali, to mówiłem, żeby ich czarnymi krzyżykami nie zaznaczać. Dlaczego? Wtedy łatwiej trafić. A poza tym, jak klikniesz krzyżyk, to się wszystko wyłącza. Na pasek, na dole. Dalej. 1772, pierwszy rozbiór Polski. Polacy dopiero po 123 latach odzyskują niepodległość. Można, proszę bardzo, widzisz. Panie, ale zaraz potem był rok 1939. O, ja wtedy trochę chorowałem. Wiem, Józefa było. Czytaj dalej. Dalej. 1989, Polacy ostatecznie odzyskują niepodległość. O, i od tej pory to już chyba same sukcesy. Tak jest. O, takiego wała. A gdzie tam, no proszę was, panowie, oni dalej się kłócą, jątrzą, narzekają, o, ten się nie odzywa do tego, ta do tamtego, ten mniejszy wkurzył się na tego grubszego, że oni wcześniej na urząd prezydenta to wybrali tego grubszego, a nie jego, czyli tego mniejszego, nie? No to ten grubszy mówi do tego mniejszego, tam przyjdź do mnie, tam pogadamy, nie pogadamy, a ten mniejszy, nie. Czy ona w Pyrzycach wypłynęła? Ty w ogóle jesteś tu z nami obecny? Jestem. Ja się pytam, co jest z tymi Polakami nie tak. Wiem, panie, może z nimi coś cywilizacyjnie jest nie tegas. Czyli co tegas? Trzeba dać im więcej czasu na rozwój. Ja proponuję przenieść ich do starożytnego Egiptu. Jak są tacy cwani, zobaczymy, czy sobie tam poradzą. Tam sobie jeszcze nikt nie poradził. Sprytne, starożytny Egipt przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. W czasie budowy piramidy doszło do strajku. Na czele zmontowanych robotników stanął nieznany z imienia robotnik z wąsami. Polacy żądają założenia wolnych związków zawodowych. Faraon nie wyraził zgody. Polacy po uprzednim ograbieniu większych miast opuszczają Egipt. Z oddalającego się tłumu zdało się słyszeć znajome dźwięki. No i jak leżysz, chuj, spierda!
Źle wam powiedziałem, ona w Goleniowie wypłynęła. No to przecież tak nie wolno mówić. Taka nazwa miejscowości. Nie, mówię tylko o tych przekleństwach, to tak nie wolno. To powiedz to Polakom, na pewno cię posłuchają. Mam dość, idź powiedz, żeby szli do diabła. To przecież oni stamtąd wracają. Niech idą jeszcze raz. Dobrze, pójdę pod bramę i im powiem, ale nie wiem jak zareagują, nie. Nie liczę godzin lat, to życie. O, o, zobacz, Lucyfer dzwoni, widzisz? Halo? Halo? No halo. Halo, no? No. No, no, no. No? Dodzwoniłeś się? Dodzwoniłeś się? O, to poproszę tak, podwójne frytki hamburgera. Przepraszam, pomyłka. Jaja se robi... Patrz, znowu. Halo? I do tych frytków jeszcze będzie duża kola w małej szklance. Sałatka Bolesław. Podwójne stringi, te striptisy, te stringstensy, nie? Striptisowe te, stringstonsy, sensy, sensitivesy, te stringstensowe z frytkami, nie? Na to, na te frytki jeszcze ten, sałatka Bolesław i na frytki kapeczun. Przepraszam, co? Kapeczun. Nie rozumiem. No, taki kutaczan. Przepraszam bardzo. Jaki kutaczan? A jakie kutaczany są? Co mi może pan polecić z oferty kutaczanu na szybko? Taki macie kutaczan, light kutaczan, sensitive, bez gluten kutaczan, zero free kutaczan, free kutaczan, jest taki? Ja w ogóle nie wiem, o czym mowa. O kutaczanie, tak, tak. Na frytki co idzie? Kutaczan, brawo, świetnie. Ale nie znam takiego zjawiska w ogóle. No to kutaczam poproszę teraz i będzie pan znał to zjawisko, to... Halo. 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 Jest ktoś mądrzejszy na kasie? Halo. O, dzień dobry. Proszę panią, chciałem kutaczan zamówić. Nie ma kutaczanu. Ale ja chciałem zamówić. Ale nie ma. A kiedy będzie? Nie mam pojęcia. A pojęcie wie? Lucjan, nie wydurniaj się, wiem, że to ty dzwonisz. Halo. Po co te ceregi, ale przecież wiem, że to... Skąd pan zna moje imię? Bo mam cię Wajsznura wpisanego, to mi się wyświetlasz. Bogu? No. Bogu, to ty? No ja. Ale ja od kiedy ty w McDonaldzie pracuję? Boguś, kochaniutki, z nieba mi spadłeś. Kutaczan potrzebuję załatwić. Nie mam kutaczanu, no ja ci żarciem nie pomogę. Dobra, to ja se do Burdel Kinga zadzwonię i nie tylko kutaczan załatwię. Słuchaj, dobra, Boguś, ty, a właśnie, po starej znajomości, jak już dzwonisz, proszę cię, ty, jedna sprawa, pogadajmy, chwilę, ty, proszę cię, nie przysyłaj mi Polaków, naprawdę, ty, no nie daj rady, ty czwarty tydzień chlejemy. Ja już w życiu wszystko widziałem, do czasu, kiedy Polacy do mnie nie przyszli. Szarańcza w porównaniu do Polaków to jest domowe przedszkole. To jest jak zakupy w Lidlu bez koszyka. Siedzimy sobie spokojnie, nic się nie dzieje, a tu wpada huzaria. Ty, wjeżdżają Polacy z pieśnią na ustach, imprezę integracyjną wszystkimi narodami zrobili, zaczęli śpiewać. To w Sysiu urodzon. Bogu, po trzech tygodniach nawet do lutego nie doszliśmy. Ja nie wiem, co oni za kalendarz mają. U nich co drugi dzień to Lucjana wypada. A później tylko słyszę, Lucjan, co, nie postawisz? I chodzą sobie, śpiewają, najlepsza meta jest u Lucjana. Tu się ładuje już od rana. Nie, naprawdę, nie do ogarnięcia jest impreza. Powiem ci naprawdę, nie, kuźwa Bogu, ja już wszystko widziałem, ale tam są takie akcje, ty, no oni non-stop grzeją, ty, to jest non-stop bania. Słuchaj, przecież słyszysz, że ja wypity dzwonię, nie? Przecież ja mam 3-2 promila we krwi, kuźwa. Jak się flaszka kończy, to Polacy ze mnie spuszczają.
Bogu, oni non-stop grzeją. Non-stop jest jakaś impreza. Albo imieniny, albo urodziny, albo poprawiny imienin, albo wigilia imienin, albo dwa dni do imienin, albo czuwanie do imienin. Non-stop bania i to jeszcze z każdym musisz się napić, wiesz, ty. Nie ma, że masz L4, kurwa. Nie honorują, wiesz? Jeszcze Polacy cwaniaki wprowadzili system ISO. System ISO, na czym to polega? No podchodzi do ciebie Polak z flaszką i mówi: ISO, ze mną się nie napije? Nie, nie do złamania system, naprawdę. Powiem ci, Enigma 2. Jest ciężko, powiem ci, naprawdę jest ciężko. A jak kradną, ty, kuźwa, jak oni kradną. Znaczy, Polacy mówią, że nic nie ginie, tylko zmienia właściciela. Ale non stop coś ginie, kuźwa, czyli zmienia właściciela. O, wczoraj, sytuacja z wczoraj, nie? Wczoraj, normalnie, tak, ale taka sytuacja. Ja ci powiem, słuchaj, wczoraj, Koreańczycy z Niemcami umówili się na golfa, nie? Przyszli Polacy, chwilę się zawinęli, chwila moment. Nagle Koreańczykom poginęły kije, Niemcom golfy. No powiem ci, golfa do dzisiaj nie znaleziono, wiesz? Nikt nie wie, gdzie jest golf. Nie ma golfa, po prostu, no nie ma golfa, no nie wiadomo, co się z golfem się stało, nie? Nie ma, po prostu golfa nie ma, także... Także, Bogu, jakbyś golfa potrzebował... To wiem, kto ma, wiesz, ale... Ale naprawdę, Boguś, igiełka. Igiełka, kuźwa, zadbany licznik i kuźwa rocznik do ustalenia. Pierwszy właściciel jeszcze w środku siedzi. Redwo co z rzeki wyjechał, także umyty. Słuchaj, naprawdę igła. Wszystko ma, wszystko, tylko kierownicę ma po prawej stronie, wiesz? Bo Anglik. No bardziej taki Szkod, bo uszczelka nie trzyma i woda się leje do środka. Ale tak to ładny, hybryda, wiesz? Hybryda, bo powiem ci, on miał tą kierownicę po lewej stronie, ale go lekko z boku skania tykła. I teraz ma trochę skanie i trochę golfa, wiesz, w środku. Ale nie przeszkadza ci, że jest wywrotka doczepiona do lewego boku. To jest fajna opcja, wiesz, naprawdę. To jest dobra opcja, bo to jest konkretnie. Ty wiesz, ile możesz na tą wywrotkę żwiru naładować? Ile? Całą wywrotkę. Także Boguś, do przemyślenia, to se kręgi zbożu możesz robić, bo to cały czas w lewo tylko skręca. Tak. Fajny samochód dla ciebie, taki dla trzech osób, wiesz, naprawdę elegancki samochód. Także chyba, że chcesz dla syna coś, żeby posialał, to może coś, jakieś cabrio. Ale to nie wiem, to jeszcze popytam. Także słuchaj, dobra, Boguś, do zastanowienia, żeby nie był... Kuźwa, Hitler, przestań tam się rozgadywać, tutaj telefon teraz mam, spierdziela mnie. Czego Goebbels płacze? Nikt się nie chce bawić z Goebbelsem, bawcie się z Goebbelsem też. Osama, gdzie tam do tej dziury wlazłeś? Co się dzieje? Czego? Co się Stalin stało? Co? Co? To kto wąsy Stalinowi podpalił? Pytam się, kto wąsy Stalinowi podpalił? Neron, ty debilu jeden. O, jeszcze ta idzie. Ja pierdzielę. Stara Glaglakowa przyszła. Tak, tak. Dzień dobry, pani Glaglakowa. Ja ci dam pochwalony ty. Nie wiem, dlaczego pani jest tutaj. Nie mam pojęcia. No to co, że pani na radio wysyłała? Nie wiem, może jakiś przekaz nie doszedł. Dobrze, tak, będzie pani sypać kwiatki na Halloween, tak. Dobra, sorry Bogu, ale tu kuźwa zagaduje mnie cały czas, tam i Polacy już kocioł rozkręcają, tu się kuźwa dzieje. Także słuchaj, ty właśnie, a propos, bo żebym nie zapomniał, po co dzwonisz? To ty do mnie dzwonisz. A, właśnie, bo potrzebuję kutacza.
No nie mam, daj spokój. A po co ci? No bo tutaj Boguśka komunię robi, także... Jak, w listopadzie? O, jeszcze trwa biały tydzień. Tu nie ma wolnych terminów, nie zwalniają, słuchaj. Jakby jak normalnie zadyma, tak jak kroksy w Lidlu by wyrzucili. Nie usiedzę. Dobra, słuchaj, Boguś, ja se muszę ten kutaczan załatwić, to se tam połapię. A, ty, czekaj, jeszcze jedna sprawa. Ty, nie uwierzysz, co się stało. No. Wyobraź sobie, że Polacy zorganizowali u mnie w piekle pierwsze międzynarodowe mistrzostwa w piciu na umór. Zorganizował je Polski Związek w piciu na umór, czyli PZPN-IU. Słuchaj, ja nie widziałem takiej imprezy, jak żyję. Wszystkie narody wystawiły reprezentacje, chleją wódę szklankami na czas, nie? A wszystkie, nawet taki kolega Polaków z Mozambiku się zawinął, się pyta, a co tu będzie takie? A co to piciu będzie? To ja by też chciała, żeby piciu była ja, nie? I wystartował z nimi. 8 rano start, 8:15 odpady, dwie Ameryki, Afryka, Australia, Azja. 8:16 odjechał ten z Mozambiku, bo tylko butelkę powąchał. 8:17 odjechał zawodnik z Dubaju. Do 9:00 zostali sami Słowianie. 9:01 budzi się ten z Mozambiku i się pyta, a kiedy to piciu będzie? Znowu odjechał. 9:15 wykrystalizowała się dwójka liderów. Polacy i Ruscy. I idą łeb w łeb. Bogu, łeb w łeb, ale szklanka za szklanką, szklanka za szklanką, łeb w łeb. I o 23:00 Polacy mówią, stop, koniec, pas, oni idą, bo się umówili na picie.